witaj ponownie. Dziś przygotowałam dla Ciebie trening, który jednocześnie zapoczątkuje nam cykl filmików treningowych pod hasłem Żelazne Ciało. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że od dziś będę się pojawiała w Twoim domu regularnie, co tydzień, z nowym filmikiem treningowym wzmacniającym konkretną partię ciała. Czeka nas więc 5 5-minutowych filmików treningowych wzmacniających kolejno ramiona, pośladki, nogi, plecy oraz brzuch. Te 5 filmików treningowych finalnie stworzy nam jeden pełnometrażowy, 25-minutowy trening wzmacniający całe ciało. Trening Żelazne Ciało. Dziś zaczniemy sobie od ramion, dlatego przygotowałam 2 hantelki 1,5-kilogramowe. Jeżeli nie masz takich w domu, równie dobrze możesz przygotować sobie 2-litrowe bądź 1,5-litrowe butelki z wodą. Mata tak naprawdę nie jest potrzebna. Ja wykorzystuję ją dzisiaj, ponieważ będę ćwiczyć boso, Ty również możesz. I dzięki niej nie będę się ślizgać. Równie dobrze możesz ćwiczyć na podłodze bądź na dywanie. Przygotowujemy sobie hantelki i włączam czas. Dlaczego? Dlatego, że dziś na każde ćwiczenie przeznaczyłam minutę, więc ten zegarek będzie po prostu mi odliczał 1 pełną minutę na każde ćwiczenie. Uwaga! Startujemy! Pierwsze ćwiczenie, ćwiczenie w step touchu, czyli krok odstawno-dostawny, do którego dokładamy sobie pracę na bicepsy. Zauważ, że ja trzymam bardzo blisko talii, łokcie, właściwie moje łokcie są przyklejone do talii. Ten ciężar nie jest duży, ale przez to, że będziemy ćwiczyć minutę i ten ruch jest krótki, ale intensywny, to gwarantuję Ci, że bicepsy będą dla Ciebie odczuwalne po tym ćwiczeniu. Bardzo ważne jednak jest to, żeby trzymać blisko łokcie talii. To jest w zasadzie najważniejsze, bo to stabilizuje naszą pracę. Napnij również brzuch, podciągnij miednicę pod siebie, tak aby plecy były proste. Tylko ten jeden krótki ruch. Hop i hop, i hop, i hop. Bardzo dobrze, jeszcze. Świetnie. Zostajemy w step touchu. Na kolejne ćwiczenie wyciskanie. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech w górę, wdech w dół. Wydech w górę, ponieważ na wyjście w górę przypada większa praca, tak? Potrzebujesz więcej siły, żeby wycisnąć ciężarki ponad głowę. Hop i hop. Bardzo dobrze. Pierwsze 2 ćwiczenia dość mocno w ruchu i dobrze. Kolejne będą bardziej statyczne. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Jeszcze. Świetnie. Ja już czuję ramiona. Pracuj z oddechem. Jeszcze przez chwilę, minuta się kończy i przed nami kolejne ćwiczenie. Świetnie. Pełna minuta. Bardzo dobrze. Stań w miejscu. Stopy złączone albo na szerokość bioder. Wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech. Na zmianę. Otwierasz klatkę piersiową, zamykasz. Twoje kolana są ugięte, stany bokiem. Jesteś leciutko pochylona do przodu. Plecy proste. Hop, 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 hop. Jeżeli chcesz się poczuć bardziej stabilnie, stopy na szerokość bioder. Jeżeli masz dobrą równowagę, możesz złączyć stopy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo ważny jest tu oddech. Ja specjalnie wystartowałam z ramionami. Dlaczego? Dlatego, że panie nie za bardzo lubią ćwiczyć ramiona. To jest taka partia ciała, która jest u nas kobiet najsłabsze rzeczywiście. Dlatego chcę Was troszkę zmobilizować, żeby zapobiec pelikanom, które mogą się gdzieś tam pojawić w przyszłości. To jest nasze 4 ćwiczenie. Jest to ćwiczenie jednostronne, więc jak się domyślacie, zrobimy dokładnie to samo na drugą stronę, czyli ostatnia 5 minuta to będzie to samo ćwiczenie na drugą stronę. Również stanę bokiem, żebyś widziała, jak są ustawione moje kolana. Jak są ustawione moje plecy.
Stopa jest nisko w dole, kolana ugięte, plecy proste. Bardzo ważne jest to, żeby ramię nie uciekało nam od ucha, zatem trzymaj ramię blisko ucha, przytrzymaj się również za bark wolną ręką, aby pomóc sobie troszkę ustabilizować ramię, które teraz pracuje. Wydech, wdech, wydech, wdech. Specjalnie poświęciłam temu ćwiczeniu aż 2 minuty, czyli najpierw na jedną, potem na drugą stronę, ponieważ jest to ćwiczenie na tricepsy. Tricepsy w odróżnieniu od bicepsów mamy dużo słabsze. Ja się zawsze śmieję, że to jest syndrom typowej matki Polki, która poprzez dźwiganie siat ma rozbudowane bardziej bicepsy niż tricepsy, tak? Zatem ćwiczymy więcej tricepsów. Zawsze staramy się w treningu wzmacniającym ramiona zdominować troszeczkę ten trening pracą na tricepsy. Jeszcze chwila. Wydech, wdech. Wydech w górę, wdech w dół. Bardzo dobrze, to już koniec. Pomału kończymy serię na ramiona. Z oddechem, stabilne plecy, mocny brzuch napięty. Wydech, wdech, wydech, wdech. Bardzo dobrze, koniec. Za tydzień kolejna partia ciała. Nie zdradzę, co to będzie, niech to będzie niespodzianka. Po mniej więcej 5 tygodniach będziemy miały komplet, ale to nie oznacza, że masz zaprzestać ćwiczeń i czekać, aż ułoży nam się ten jeden pełnometrażowy trening. Możesz wykonywać osobno ćwiczenie już na ramiona, możesz również połączyć to z treningiem Tabaty, który przygotowałam dla Was tydzień temu. Także baw się tymi treningami, kombinuj też trochę na swój sposób. I na pewno nie trać formy, ćwicz w domu. Buziaki, całusy, widzimy się za tydzień. Pa, pa!